Siema, ja jestem Vox i chciałbym Wam bardzo podziękować. Naprawdę nie spodziewałem się, że w tydzień zbierzemy 40 osób, rozumiecie? To udało się. Nawet, słuchajcie, zmniejszyłem liczbę osób, żeby na pewno projekt się udał. Okazało się, że naprawdę macie siłę, żeby zebrać się, żeby naprawdę... Mamy 40 osób na serwer. I uwaga, live tego serwera oraz otwarcie tego serwera odbędzie się dzisiaj o godzinie 18, czyli 25 kwietnia o godzinie 18 i mam nadzieję, że będziecie na live'ie. Live'a rozpocznę o 17.30, tak żeby wszystko przygotować wcześniej. Mam nadzieję, że będziecie się bardzo dobrze bawić z tym nowym contentem, ponieważ jestem naprawdę podjarany. Przygotowaliśmy tyle rzeczy. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, słuchajcie, przed końcem tego odcinka, żebym nie był za krótki, żeby było 10 minut. Wyjaśnię Wam ogólnie, jak ma wyglądać serwer. Powiem Wam wszystko, żeby nie było żadnych spin, sprzeczek, ani żadnych niedociągnięć, nie? Jest to serwer fabularno-RP, coś w takim stylu. Będzie to trochę wyglądało tak jak na Kwadratowej Masakrze. Czyli dosłownie każda spina, jaka się dzieje na serwerze, dzieje się na serwerze. Polega to mniej więcej na tym, że jeżeli ja Vox10... w Minecrafcie mam spinę z Jasiem.pl123, to nie znaczy, że Vox z Jasiem mają spinę ogólnie... Mamy spinę w Minecrafcie, bo tak działa RP i tak działa fabuła. Podczas montażu zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że nawet jeżeli mamy 40 osób, zapisujcie się cały czas, ponieważ nie wiadomo, czy ktoś na przykład nie dostanie bana na serwerze. Więc zapisujcie się ile wlezie, a my po prostu będziemy brali osoby w taki sposób, że jeżeli ktoś będzie niszczył nam serwer, my go banujemy, a wrzucamy właśnie ciebie, zakładając, że nie wbijesz jeszcze na serwer. A tak, bo miałem Wam jeszcze powiedzieć, start live'a będzie o 17.30, aby przez pół godziny dodawać ludzi do whitelisty itp. O 18.00 będzie start serwera, żeby każdy mnie zrozumiał, więc wszyscy wbijamy na start serwera, no zapraszam no. W sumie powiem Wam tyle ode mnie, ponieważ to jest taka krótka informacja. Pamiętajcie, że dzisiaj będzie live. Żegnam Was bardzo serdecznie. Pa, pa.